mówili zawsze, że mam poprawić chemię najpierw. Jaki, bo tam jakiś miałem zaległy sprawdzić antysłowacji. A to miałeś złą morfologię? No, ja zawsze... Witamy w Państwa w Bez Imprimatur, to jest pierwszy odcinek Manipularz TV. Od Was zależy, czy będzie tylko pierwszy i ostatni, czy środkowy, czy jeszcze jakikolwiek inny, tak naprawdę. Mamy kilka tematów do obgadania między sobą, mam nadzieję, że będzie Wam fajnie świadkować w tej rozmowie. Ale zaczniemy od pierwszego tematu, którym jest lednica. Która miała miejsce tydzień temu. Na polach lednickich spotkało się, nie patrzyłem w oficjalne statystyki, ale zawsze chwalą się, że około 100 tysięcy osób. I co, byłeś kiedyś na lednicy? Byłem i było wtedy więcej. W tym roku, i to ciekawostka, co do liczby uczestników, zgadza się Gazeta Wyborcza z Gościem Niedzielnym, 60 tysięcy. Ale to jest bardzo taki znak czasu, bo ostatnio Gość Niedzielny z Gazetą Wyborczą coraz częściej się zgadzają. Jak Ci się podobało na lednicy? No właśnie, to jest sympatyczna sprawa pod tym kątem, że byłem tam dwa razy i za każdym razem było myślenie pod tytułem: kurczę, muszę tam pojechać za rok, nie? Tak? No a w tym roku przeczytałem, że przywieźli konfesjonał świętej Faustyny tam na miejsce i nie znalazłem odpowiedzi po co tak naprawdę. Wchodzisz po lednickiej, tam jest fajnie. Tu jakieś tam piwko, nie? Piwko sobie piję. Tam najdroższe w świecie zapiekanki z kapustą kiszoną. Idziesz dalej, przedzierasz się przez te wszystkie tłumy i tam... No bo wiesz, stary, bo ja przyjechałem na lednicę, bo mi stara powiedziała, że jak nie pojadę na lednicę, to mnie na Woodstock nie pozwoli jechać, nie? I pojechałem. I tam ten ksiądz mnie zabrał w ogóle na religię, a do bierzmowania ksiądz mnie też nie puścił. Do bierzmowania lednica to też jest troszeczkę przesadzona sytuacja. No jest bardzo przesadzona. Dlatego księża nie zabierajcie, nie każcie po prostu jeździć ludziom z powodu bierzmowania na lednicę, na rekolekcje, gdziekolwiek. Niech chodzą na msze, niech znają katechizm, niech... Będą dojrzali. Już mi palców pomału zaczyna brakować. Lednica, fajna sprawa, nie? Zbierają no się właśnie ludzie. To jest bardzo pozytywna sprawa. Ja nigdy nie miałem jakichś złych skojarzeń z tym, tak? Ale na przykład przeczytałem program tegoroczny i dowiaduję się o tym, że o godzinie 19.15 tańce i jak to jest? Siewcy lednicy, tak? Daj nam Panie siebie, daj nam Twego wina. 19.15, a 19.20 rozpoczyna się Eucharystia. Nie wiem, no może nas tak po prostu uczono, my jesteśmy starej daty i może po prostu nie dorastamy już do pewnych standardów, ale no 5 minut przed, albo chociaż 3 minuty przed, to fajnie było w ciszy posiedzieć. Nie wiem, może ja jestem tak nauczony, bo moi rodzice zawsze 25 minut przed mszą świętą już są w ławce, no nie? I ja jak latałem z nimi za rączkę, to też tak było. Ale to ty masz, stary, to masz jakichś ciemnogrodzkich rodziców, kto to widział? Przed mszą? Tyle no, to się... Wiesz, nie mężczyzna wiesz? I kobieta, także to... Żartujesz. Serio. Dzień dobry, kim pan jest? No ja jestem księdzem. Gdzie jest lednica? Idzie sobie taki ksiądz w kapeluszu, na luzie, w ogóle jak ma stułę to w porze. O ornatach to już nawet nie wspominam, no bo tam tłumaczą, że to nie może, nie? Wszystko na lednicę można wziąć, karton konserw, nawet niektórzy nie mówią, że księża. Przecież nawet powinno, że karton konserw. Ale... No, ale naprawdę wszystko można na lednicę zabrać, no ale jeden ornat, no to też tam potem ciąży. No. Nie powiem, że to jest w porządku, ale dobra, ale żeby stułę to jeszcze tam każdy ma. No i tak sobie idą. I idą sobie księża, tu kapelusz, tu alba, stuła ładnie zwisa. Najczęściej stuła jest na kurtce, bo widziałem zdjęcia z tego roku i zaraz tutaj właśnie wstawię gdzieś to zdjęcie. Już nie mówię o innych rzeczach, które tam się dzieją, szczególnie na mszy, nie? Bo to po prostu boli. I tak w pewnym momencie, kiedy jeszcze jeździłem, kiedy też to dla mnie było fajne, no... Powiem to wprost, będę miał problemy podczas procesu beatyfikacyjnego własnego, ale powiem, no podobało mi się kiedyś na lednicy. Jak będziesz miał problemy, ponieważ nie zostanie on wszczęty. I najgorszym argumentem zawsze przeciwko za lednicą, niby, jaki zawsze słyszałem, to jest to, że no przecież tam jest biskup. Nawet nie jeden, tam jest nawet prymas czasem, tam jest nuncjusz apostolski i nic z tym nie robią. Oglądałem chyba w tym roku dwie godziny relacje. Tam wprowadzał w klimat oczywiście ojciec Góra. Później ojciec sali bodajże mówił o spowiedzi, jakąś konferencję. Pomiędzy jakaś tam pani krzyczała: śpiewajmy wszyscy, znacie już to, wszyscy znacie. No nie podoba mi się lice. Nie pojechałbym, jakbym się okazało, że miałbym dziecko za te kilka lat, daj Panie Boże. To nie wiem, czy bym je chociaż moi rodzice też zawsze mieli zastrzeżenia, ale to było innej natury, te zastrzeżenia a propos lednicy, ale... Ale mi nie pozwoli, jechałeś z samymi szatanistami pewnie. Jechałem. Nie, mówili zawsze, że...
mam poprawić chemię najpierw. Taki, bo tam jakiś miałem zaległy sprawdzian, czy słuchaj. A to miałeś złą morfologię? No, ja zawsze... Mamo, tato, no ale to jest taka zawsze tajemnica, to jest taka moja pielgrzymka o dobre oceny. Muzułmanie mają po prostu swój czarny kamień w Mekce, a... Budzi polscy chrześcijanie mają lednicę. Urzeźbiłem to kiedyś. I też oddajemy hołd kamieniowi. Tak. Cicho. To jest ryba. Tak. Nie, no, ryba jest w pompkę. Jemu ostostarto postawił, jest twarda. Tak. I przynajmniej protestanci mają o czym mówić, bo tam nie będziesz oddawał czci żadnych tam, wiesz. Się powołują. Sola scriptura. Kolejna herezja. Cześć. Szukałem czegoś w necie na temat lednicy, tak? I polskie media się troszeczkę prześlizgały po temacie. Pytanie do ciebie. Kto zrobił najwięcej artykułów na temat lednicy? Gazeta Wyborcza. No mogłeś udawać, że nie wiesz, to przynajmniej... Ale nie, bo ja tak nie, bo strzelam, teraz strzelam, bo to takie... Nie, ale ludzie będą przekonani, że po prostu to jest ustawiane. Na pytanie twoje odpowiedziałem w taki, a inny sposób, ponieważ czułem haczyk. I jeszcze mogłem powiedzieć tygodnik powszechny. Fronda jako jedyna tak naprawdę dała relację dość sporą z tego, co jest, ale taka no dość sucha post factum, nie? Gazeta Wyborcza, wywiad z Ojcem Górą, plus tam jeszcze jakieś informacje, w tym tam relacja też jakaś krótka. Ale tak, na Rebelii nie ma nic. Nie ma, to I nie... Znaczy nawet nie oczekiwałem u nich. Gość niedzielny... Chociażby na Facebooku. Oni mają masę, powiem, zdjęć na Facebooku widziałem. Nawet z jakimiś tam swoimi banerami, balonami, które pojawiły się na lednicy. Zastanawia mnie po prostu ten wiatr zmian. Jest coraz mniej ludzi na lednicy. Nie to, żebym im życzył, bo to nie o to mi chodzi. Mhm. Ale coraz mniej, bo w zeszłym roku było 80 tysięcy, w tej chwili 60, nie? No to jest o 30% więcej było w zeszłym roku. No ale to więc... nie musi być wcale zła informacja, ponieważ tak jak mówię, może ten... brzydko to zabrzmi, ale przepraszam, może ta gangrena po prostu się odcięła w pewnym momencie, nie? No byłbym za. Tu będę bronił Ojca Góry, bo on nieustannie powtarzał i to i ja słyszałem chyba ze dwa razy czy ze trzy i czytałem w różnych wypowiedziach, że to nigdy nie chodziło o bicie rekordów w żaden sposób. To też nie było nigdy jego intencją, ale wychodziło tak jak ten... dobra, to nabijemy im staty, nie? Więc wszyscy bierzmowańcy muszą jechać. W ubiegłą niedzielę w uroczystość Trójcy Świętej odbywały się w Polsce Marsze dla Życia i Rodziny. Bardzo fajna inicjatywa, gdyż jest to po pierwsze nie tak jak niektóre środowiska by chciały marsz przeciwko czemuś, bo tam nikt nie szedł i to nie był marsz dlatego, że my jesteśmy przeciwko aborcji, przeciwko jakiemuś homoseksualizmowi, przeciwko komuś, przeciwko czemuś. Nie. To jest po prostu marsz, podczas którego rodziny, młodzi ludzie, między innymi ja przez chwileczkę, manifestowaliśmy to, że rodzina... najzwyczajniej w świecie jest fajna. Ostatnio widziałem Kubę Wojewódzkiego. Był lice u niego, Robert Friedrich. ZAPOGRAŚ! Bardzo dobry program. Bardzo mi się podobało to, że na sali było cicho. W studiu było cicho, jak Lica mówił. Ale on powiedział bardzo jedno ważne zdanie, które mi bardzo się podoba. Ponieważ powiedział coś takiego, że jego żona jest matką chyba 7 dzieci. Mhm. I ona dla świata jest przegrana. Ona no, dla świata jest kurą domową, jest matką Polką i jak to tam w różnych mediach ludzie nazywają. A on jest muzykiem, on ma koncerty, on ma kontrakty, on ma płyty, on robi... No, tych kapel ma was 40. No właśnie, i jeszcze chyba będzie miał z 8, mi się wydaje. Na bank, minimum. On w tym wszystkim nie jest szczęśliwy, a jego żona, będąc w domu, wychowując dzieci, jest, nie? Pierwszy odcinek bez imprimatur to i pierwsza niespodzianka. Otwieramy galerię ludzi chrystusowo zakręconych. Dołączają do nich... Kuba Waszczykowski i Robert Lewandowski. My się nie przedstawiamy teraz, po prostu oni dołączają. To są ludzie, którzy nie wstydzą się Jezusa i swojej wiary. Przyjąłem ten bryloczek, ponieważ jestem katolikiem i nie wstydzę się Jezusa ani swojej wiary, bo wiem, że Pan Bóg na pewno cały czas nade mną czuwa. Nie wstydzę się Jezusa.